Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano, wam wszystkim ludzie, witam was w pierwszym odcinku nowej serii na kanale z Śródziemie Cień Wojny, lub jak to lubi Middle Earth Shadow of War. Ten to muzyka z trailera. Troszeczkę zwlekałem, gdyż uznałem, że jako iż sam Talion trochę będzie szedł, bo z tego co jest powiedziane na końcu Cienia Mordoru, Talion wraz z Celebrimborem udają się do Ordruiny, czyli do samej Góry Przeznaczenia, aby wykuć nowy Pierścień Władzy. Tyle bynajmniej zrozumiałem z tego, co powiedział Talion. Tak, Talion powiedział. Bo Talion powiedział na koniec Cienia Mordoru. Muzyka. Powiedział, nadszedł czas nowego pierścienia. Więc no, jak tego nie zrobią, co właśnie powiedziałem, no to ja już nie wiem, co oni mieli innego na myśli. Let's go. Już finalnie. Rozpocznijmy naszą przygodę w Cieniu Wojny. A, okej, okay, mam. Dobra, czyli do wyboru. To jest co? Pokonanie Nazguli, to pewnie dopiero po tym. Eltariel. Ona nie była w ogóle w filmach wspomniana? W książkach na pewno chyba była wspomniana, ale czy była w filmach? Nie jestem pewien. Baranor. Tego gościa nie znam. Ale zobaczymy, co będzie. Ale my oczywiście najpierw przejdziemy sobie całą główną fabułę, grając jako Talion, aby pokonać Saurona i podbić Mordor. Finalnie rozpocznijmy przygodę w Cieniu Wojny. Dotychczasowa opowieść. Będzie skrót? Tego co było w poprzedniej grze? I had a family once. Tak, chyba tak. A wife. This is beautiful. And a son. And I buried them along with everyone I even knew. Jest na pewno czarną bramę i rytuał tych czarnych kapitanów. What has happened to me? Am I dead? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. You are bound together, Talion. My life and yours. Who are you, Wraith? I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power. Celebrimbor, the greatest smith of the Second Age. Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your kin. Perhaps that pain is what connects us. I should have died with my family. I thought you wanted revenge. But there is only one way to close the circle. To defeat Sauron. The time has come for a new ring. Oh, właśnie. Prolog. Nowy pierścień.
The world of men is ending. A to kto, Szeloba? I have seen it. I have felt it. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, craft the one thing that could challenge the Dark Lord. A ring of power. But power can blind those who seek it, and even the strongest bonds can be broken. The future I have seen cannot come to pass. Celebrimbor! Death calls to you again, Ranger. How do you answer? Talion, this is beautiful. Where did you find it? Oh, I still have a few friends left in Gondor. What's wrong, my love? The past is the past. Nothing can be changed. We must leave this place. We can go, now. Not too late. Lord of Death. The Wraith calls to you. I call to you. Wraith! Where are you? Się fajnie dzieje nawet. Faktycznie stworzyli nowy pierścień. Tenka, czy to już za silniku gry? Wygląda jak to drugie. Wygląda zajebiście, co warte zaznaczenia. Talion. Talion. I will find you. Jakie zajebiste przejście. Need to keep quiet. You wait. But for how long? These orcs are preparing for war. Fighting pits are for the weak. This she's ukrycia. Wiem, tam było, ale... Talion. Talion. Na razie wysysać nie muszę. Co ja zrobiłem? Come, Talion, free me. Okay, problem jest taki, że właśnie bez bez tego. We must defeat her. Bez Celebrimbora nie mamy dostępu do łuku. Przez to nie mogę jak zdjąć. Muszę tam jakoś się dostać. I'm going to kill him. That's what I'm going to do. I'm going to kill him. Ranger.
Na przemian chyba Szeloba i Celebrimbor się odzywają. Sam Celebrimbor to niewiele ma do powiedzenia. Żebyś wiedziała, że szukam. Okay, mam iść tam. Iść tędy, mogę iść tam. Pewien jesteś? I tak to właśnie... Tak się tym właśnie zająłeś. O, okej, czyli teraz chyba ten elfi sprint nie jest pod... Nie jest pod... Czy te elfie zdolności nie są pod tego... Pod wciśnięcie A podczas biegu, tylko pod... Pod wciśnięcie... tej. Pod wciśnięcie lewej gałki. Nie powiem, nawet na plus. Co, uwięziony czy zawieszony? W sensie w ruchu, bo nie okej, okay, może. Celebrimbor, what has been done to you? You've kept us waiting. You've kept us waiting. Free him! Spider does not fall for his prey, Ranger. Not unless a greater is set for it. I called you here for a reason. I called you here for a reason. You will return him to me. Now. Pana sztuczka z tą transformacją. To jest dalsze roby. You are brave. For a man. But it is not your sword that will save him. How much are you willing to sacrifice? To suffer. I have given up everything. Not everything. Not yet. Upiór za pierścień? Jak nic. You want the ring? You would give me the ring for the wraith. And find myself beside him in your web. I am Shelob, and I deal only in truth. I wouldn't give it up either. Wait! Time now! Nawet są runy inne. I'm impressed, stranger. He must mean something to you. Go to your puppet before he dies. Into that ring. Trochę jak Sauron. Then we must take it back. Zilla! Oczywiście. Nie mogło być aż tak łatwo. War you came to fight is not here. Ring is lost. So look to Minas Ethel and the Dark Lord's armies that surround it.
Look to the Palantir. Sauron will not stop until all of Middle-earth is dominated. The Palantir must be protected. Wizję przyszłości? Przyszłości? Minas Ithil. I must know if Shelob's vision holds true. Dla tych, którzy nie wiedzą, Minas Ithil to nazwa miasta, które w czasie, kiedy rozgrywa się akcja Władcy Pierścieni, nazywa się Minas Morgul. Kto wie, może przyjdzie nam zobaczyć może nie tyle upadek tego miasta, co przejęcie go przez siły Saurona. Ale kurde, nam coś nie wierzę, że nam dadzą ten Palantir. To jest zabawne, Palantir. Niby zwykła kryształowa kula, niby to po prostu przezroczysta, ale kryje w sobie tak wielką moc. Najważniejsze jest wiedzieć, z czym ma się do czynienia. Dla jakiegoś zwykłego frajera z boku to wygląda jak po prostu jakaś kula, która może służyć do ozdoby. A dla kogoś, kto wie, czym jest Palantir, to jest to naprawdę, tak naprawdę potężna broń. Ale broń nie w kontekście, że zadająca jakieś mega obrażenia, tylko broń, która pomaga, czy właściwie narzędzie, bo właśnie to nie służy do walki, to głównie może służyć do zdobywania informacji. Akt pierwszy. Oblężenie Minas Ithil. No, wbijają się jak do siebie. The spider showed us the truth. Gondor's last fortress in Mordor cannot fall. Płynny tytuł, ładnie, tytuł płynnie wpłynął na ekran. The Palantir is our concern. We must seize it before it falls into Sauron's hands. With it, his armies will be unstoppable. The fate of the city matters not. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. Pomoże nam, ile będziemy mogli, nie? Taking up a captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm and make him talk. Okej. No tu. Zaś mi się pad włączy, no. What are we even waiting for? Jest mój tryb detektywa. His mind is weak. Who leads the search for the Palantir? To kapitanowie Saurona dowodzący oblężeniem przysłuchu kapusiów, aby zdobyć cenne informacje. Zdobywanie informacji o kaptynach pokazuje ich słabości, dzięki czemu możesz uderzyć dokładnie we wrażliwe punkty wrogów oraz skorzystać z mocy upiora, aby wzmocnić ich lęki. Ten kapitan jest dowódcą. Nigdzie nie rusza się bez swoich trepów. The captain leading the search is in the lower city. Then he will go no further. Planir, Palantir. What do I know about seeing stones? Did I just hear something? You will submit! Okej, nie sądziłem, że to się uda. Bubol ognisty bebech. Śmiertelne słabości. Panicznie boi się guli.
Wrótka zadaje mu duże obrażenia, ataki bestii zadaje mu duże obrażenia i wskazówki. Ranią go egzekucje, rani go ogień, ranią go ataki z ukrycia. Panicznie boi się guli, czyli pewnie po prostu jak będą obok gule, no to on się tak zesra, że możemy go nagle złapać i na przykład na szybko go zabić. Włada ognistą bronią. Ekspert w posługiwaniu się bronią wybuchową. Rzuca hakiem. Tutaj jest taki trochę skorpion. I ma kuszę. Wpada we wściekłość na widok brutalnych ataków lub zhańbienia. Nie można go zająć atakami z dystansu. To jest akurat bardzo istotne dla mnie. Take the lower city and you're a grunt. Take the upper city and you're a king. Bo dość często dawałem się złapać na tym, że nie znając jakichś tych, nie znając słabości jakiegoś kapitana, od razu się wbijałem w niego z dystansu i nagle, oj, jednak nie. Bo ty po prostu unikał całego ciosu. Okej, ci są... Nie, ci będą się napieprzać, okej. Okay. Ale czekaj, właśnie pokaż mi tego, bo ma przytupasa, nie? Oszałamiany przez ataki z ukrycia, ranią go egzekucja, ataki z ukrycia. Tu. Dowódca. Inspiruje tych, którzy walczą jego boku, umożliwiając im pełne wykorzystanie ich umiejętności. Okej, okay. Odporne na strzały, ogień, trucizny i na bestie. No dobra. Czyli on nie ma pod sobą przydopasów, tylko on może inspirować innych, żeby mu pomagali, jeśli dobrze zrozumiałem. Dobra, póki co jest pusto, no to z wielką chęcią wykorzystam sobie to, pobiegnę dalej. Trochę żałuję, że nie ma takiego wślizgu jak w Sekiro. It's the Grave Walker. I thought he was dead. He is. Okej, to było ciekawe. Okej. Okay. Big slow mo shin. Slow mo shin. Slow mo shin. Łatwo. It doesn't look good for the Gondorians. We have to help. The Palantir is a powerful artifact. If we were to possess it, we could turn the tide. Ooh, proszę. Coś nowego. Dobra, i co? Lecimy. Ogarniemy strzałę przy okazji. No, zeskakuj mi z tej katapulty, czy z tego trybusza. Talion! Obróć się tu i biegnij tutaj, za tropem. O, chyba się właśnie zamierzam wrąbać w dość niezłą walkę. Chyba. Albo i nie. Szybki strzał. Wysadź beczki za pomocą strzału z łuku. Przytrzymaj, aby wycelować. Oddać szybki strzał. Szybkie strzały zadają niewielkie obrażenia, ale świetnie nadają się do wysadzenia materiałów wybuchowych. To target the captains. Walka z tymi kapitanami to jest czasami walka po prostu z hordą. Zabijesz jednego, nagle masz 20 nowych. The Wraith World will reveal his presence. Prawda. Gotcha. Ushak. Dobra, lecimy. A! Ktoś mnie wypatrywał. Nie wiem, czy na dachu. Chyba jednak nie, bo... No, bo znaczy był gdzieś na ziemi. No, to mi akurat bardzo pasuje. Ciekawe, czy będę miał teraz dostęp do... The Palantir, and it's why we're here. The city is just an obstacle between us and it. You find the Seeing Stone, you bring it directly to me. This is how we conquer Middle Earth, lads.
That's not it. Nope. That's not it. Curse it! I'm done. Mordor all put it well. But when are we gonna turn this war to the rest of Middle-earth? I hear you. Always wanted to kill an hobbit myself. What? O proszę. Napis część właściwie napisu z pierścienia. You will never take our city. Break your bones. Dawaj. Siema. Bardzo ładnie dostałeś po pysku. Jezu, to przycina. Kurde, koleżanko, nie wiem kim jesteś, ale bardzo, bardzo mi zepsułaś sytuację. One man! Gondor should have sent more reinforcements. This is our city, manfilth. You're too late. Pięknie. Kurde, nie mogę skontrolować. Gleba kontra. Okej, nie mogę go złapać jeszcze. Jest złamany. Aha, okej, jego on nie jest do złamania, on jest po prostu do zabicia. Chciałem go kurde przesłuchać, no ale niestety. Zbierzmy runę. Przedmiotek. Zwyciężenie kapitanów pozwala Celebrimborowi na wykuwanie potężnych przedmiotów. Przedmiotami można zarządzać z poziomu menu. Okej, czyli teraz to są całe przedmioty, a nie tylko same runy. Wyposaż się w ekwipunek, aby zwiększyć swoją moc i możliwości. Z pokonaniem silniejszych kapitanów pozwoli ci zdobyć ekwipunek wyższej jakości. Okej. A, i teraz ten nasz miecz z końca gry. Urfael. Był mieczem Taliona, jego podstawowym orężem, gdy Talion był strażnikiem Gondoru. Wymieniamy na nowy miecz. Okej, bierzemy to. Akarn był niegdyś mieczem syna Taliona, lecz jego ostrze pękło, gdy orki zdobyły czarną bramę. Tutaj nie mamy. Przekształć? Ulepszenie niemożliwe. Poziom lub przewyższa poziom Taliona. Aha, że okej, że ulepszenie to jest, czy przekształcenie to jest podniesienie poziomu, zdaje się. Askar. Łuk Celebrimbora. To dar od krasnoluda Narwiego, który współpracował z Celebrimborem za jego życia. Tutaj nic. Zbroja opiekuna. Talion trzymał tę zbroję, będąc strażnikiem z czarnej bramy. Niewiele takich pancerzy pozostało. Dobra, to będzie chyba tyle póki co. Garnizon jakiś mamy? Będziemy mieli? Serio? Why are you out here alone? My raiding party was trapped in the lower city overnight. How many of you were there? Not enough. Do przewidzenia. Minas Ethel still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. We need to get up there as fast as we can. I'll be right behind you. Wait. What is your name? Idril. Talion. Don't fall behind, Talion. We've lost enough men today. Nie ociągaj się, koleżanko, ty mnie nie będziesz w stanie dogonić. Closing the gate. Then let's cut a path up there. Sergeant Tarantov's going to need our help. Let's move. I co, mówiłem, że nie dasz aż rady? I'll put you back in the dirt. Ja ci z chęcią w tym pomogę. I don't know who you are, but thank you. Jeszcze udało się, kurde, odpalić. Udało się odpalić, że ci po cichu jednego domu się zbiorę. Nie wiem jak, ale... Okej. No gdzie moja możliwość rozwałki? Halo! Gondor
Może czy ona chce ciągle przyciskać tą gałkę? Atakujemy, tak jakby, muszę się wczuć na to. To prowadź, gdzie mam iść, żeby go ratować? Kurde, ale fajna jest ta otoczka Taliona na to ostrze. Złotawa. If Sauron's forces get the Palantir, all of Middle-earth will share the same fate. No niestety. 50-50 w sumie, bo jak się zabije... Może zabije, jeśli... Nie, czekaj. Kurde, chciałem teraz coś powiedzieć, no ale... Powiedziałem sobie to w głowie i potem wyszło z tego... Tyle, że to jest debilne. To mi wygląda jakieś zdanie. Gdzie? Panie, nie nauczyłeś się jeszcze, żeby tak nie robić? Jaki doskok! Kurde, oddalony jakieś 5 metrów od typa, co pyk? Wjechał mu z takim. I tylko się wba... No to co wy robicie, ludzie? Ze mną macie walczyć, a nie beze mnie. Sergeant Dagor and his men are at the arena. We must aid them. Ja ten nie żyje. Hello. Na arenę. Rally at the gate. Keep moving. We'll cover your retreat. You die. Są typy, są or. Musi być kusznica, ale chyba. A nie, są kusznice jakieś, dobra. Okej, to cięcie było naprawdę niezłe. Zciąłem chyba trzech typa naraz. Ten typ z ogniem i mieczem to już by nie zazdrościł. Bo ja przeciwnie z niego już bym się mógł żenić. Gornicy nie walczą. Ale ja to sobie walczę, z wielką chęcią. Sergeant Dagor, we're pulling back. The middle city is lost. Not before we finish these filthy trucks. You're dead. Ty stary, uważaj, żeby ci te tarki nie zabiły. Kurde, jak się niego wbiłem normalnie z tą obrótką. Łapa po, moja łapa pod jego łapę, po czym cyk do góry, obrótka, gleba i do mycie. Ja, to jest nowe, bo wcześniej Talion czy Celebrimbor nie pomagał nam swoim młotkiem. Podczas stuna. Gdzie, chłopu? Co, życie ci niemiłe? Po co ci to było? Jezus Maria, Talion, nie dość, że gościowi trzcina gardło, to jeszcze mu jedną ręką skręca kark. To jest trochę przerażające, jak bardzo on dzięki temu pierścieniowi, czy teraz sobie bardziej dzięki Celebrimborowi jest dopakowany. Dobra, lecę, bo zaraz mi się cel wielce anuluje. Tak, ja jestem albo za ciebie za szybki, albo za wolny. Co, pyk. Nią. I co, jestem 20 metrów przed tobą. Dobra, 20 to przesada, no ale z 5 przynajmniej. Ale 20 kroków na pewno jestem przed nim. O, kutscenka. Po co głowę? Nie, oddajcie mu jeszcze łapę najpierw. Ładny. Quickly, under the gate! Get moving! What are you doing? I won't be long. Go. Have the archers provide support. Nie jest mi potrzebne, uwierz mi. Co? Ej, to jest coś nowego, tego nie było! Mocny atak, przytrzymaj X, aż pojawi się glewia, następnie pójść, aby wykonać szeroki, silny zamach. Jakie zajebiste! Take that!
O ty gnoju. Jaka zajebista ta glewia. Gdzie jest ty? Ale kurde, ładowanie trochę trwa, ale jak to szybko jest to wykonywane. Nie ma tak wiecie, anime, że się musi zamachnąć, ustawić tego nie od razu. Ładujemy? Jeb, i od razu. Ej, przestańcie do nich strzelać, przeżyjcie mi zabawę. O, tu nie wiem, czy gość właśnie zgodnie tej strzały, która mu wystaje z dupy, czy od płomieni. Król czy generał? We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Then our fate will be decided here. Our inner wall is our strongest, and we have double their archer. We cannot match the orcs for their numbers or ferocity. Now our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Secure the relics. My place is here. Make sure they are taken to Heneth the Known. Is that an order? You must understand. We must protect what is most precious at all costs. Yes. That is an order. Then I'll see it done. A co by to była prośba, to byś to olała? But I'll be back on the wall before their next assault. A ranger from the Black Gates. Po czym poznałeś? I heard you were all dead. You heard the truth. If you've come to fight for Minas Ethel, ranger. Here are the positions, General. Report to Captain Baranor. I've not come to join your army, General. But for the Palantir, and its safekeeping. Protect the city, and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. You wish to spread terror in their ranks? Yes. It's about time they tasted fear. The men are assembled, General. Nice. O, kasa. To, czekaj, jak to się nazywało? To były chyba Miriany, zdaje się. Punkt umiejętności. Masz wystarczającą liczbę doświadczenia, aby zdobyć punkt umiejętności. Za punkt umiejętności można odblokować nowe zdolności i ulepszać już posiadane. Okej. Okay. Ja pierdzielę. Ile tego jest? I oczywiście zaśmi się. O, a nie, nie wyłączył się. O, zmień skórę? Skórkę? Czy... Aha, nie, dobra, ja to muszę teraz kupić. Szkoda. No, kurde, we need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. But we cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look. The towers bear his mark. Those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. He mocks me. They give him sight. Not without the Palantir. Okej, okay. Oblężenie Minas Ithil. Zdobądź Palantir. Ukończ zadania, aby nie dopuścić, by Palantir wpadł w ręce Saurana. No oczywiście wiemy, że i tak padnie, no ale... Zobaczymy, co takiego się spieprzy. Tutaj mamy fabularne. Zadania, sorry. Za to. Mordor roi się też od kapitanów, których możesz szukać, aby zdobyć expa i przedmioty. Kapitanów możesz znaleźć dzięki ikonie czaszki lub też wykonując misje rywalizacyjne pod siedl głównego questa, a następnie naciśnij A, aby go zaznaczyć. Aktualizacja fotomoda. Dobra, to jest akurat nieważne. Out. To jest nieważne. We will dismantle his hold on Minas Ethel. We will shift the tide of war. Okej, tak, Miriany, tylko teraz jest to inaczej. Starożytne monety wydają się niezwykle lekkie, a przy tym twarde jak kamień.
Dobra, tutaj dla was cały opis tych Mirianów. Co? Ej, nie, czekaj. Pokaż mi to jeszcze raz, bo chciałem tam resztę. Będzie w kompendium. Drzwi Tildinu, nici przeznaczenia, gondorskie artefakty, główne postacie. Talion, ożywieniec. Czy naprawdę mógłbyś spoczywać wiecznie, wiedząc, że mogłeś go pokonać, lecz nie zrobiłeś nic? Nadszedł czas nowego pierścienia. To jest cytat tego, co Talion powiedział na koniec właśnie Cienia Mordoru. W sumie przeczytajmy akurat to, bo jeśli chodzi o główne postacie, no to może być dość istotne dla fabuły. Życie Taliona utkane jest z tragedii, przez które musiał przejść jako strażnik i kapitan stacjonujący przy czarnej bramie pomiędzy Gondorem a pomiędzy Gondorem a Mordorem. Talion walczył ze sługami Saurona, gdy ci zaatakowali fortecę. Walczył dzielnie, lecz został pojmany, a następnie zmuszono go, by patrzył, jak czarna dłoń Saurona zabija jego żonę i syna. A chwilę później, no właśnie, jest powiedziane. Następną ofiarą ostrza czarnej dłoni był sam Talion, lecz zamiast śmierci spotkała go nieśmiertelność i złączenie z elfim upiorem Celebrimborem. Musiał podzielić się swoim ciałem i nie mógł zaznać pośmiertnego spokoju wraz z rodziną. Chcąc się zemścić na Sauronie i jego trzech sługach, którzy zamordowali rodzinę Taliona, Młocie, Wieży i Czarnej Dłoni, Talion i Celebrimbor rozpoczęli partyzancką wojnę z mordoryskimi orkami. Po dokonaniu zemsty walczyli z Sauronem aż do osiągnięcia impasu. Teraz Talion chce zakończyć panowanie Saurona w Mordorze i uchronić resztę Gondoru przed losem, na który skazano żołnierzy Czarnej Bramy. W tym celu strażnik i Celebrimbor wykuli nowy pierścień władzy, który da im przewagę, a przynajmniej taką mają nadzieję. Okej, Celebrimbor, kowal pierścieni władzy. To ja kształtowałem historię Śródziemia, to ja wykułem pierścienie władzy. Ostatni z rodu Feanora, Celebrimbor, srebrna dłoń po sindarińsku, był najdoskonalszym z elfich rzemieślników, twórcą pierścieni władzy. We współpracy z Sauronem wykuł 16 wspaniałych pierścieni dla ludzi i krasnoludów. Potajemnie stworzył jeszcze 3 pierścienie dla elfów. Jednak Sauron go oszukał, wykuwając jedyny pierścień, aby przejąć władzę nad pozostałymi. Następnie Sauron pochwycił Celebrimbora i kazał mu jeszcze bardziej udoskonalić jedyny pierścień, grawerując na nim Tengvar. Celebrimbor uciekł z jedynym pierścieniem, gdyż zdawał sobie sprawę z ogromu ambicji Saurona. Wykorzystując moc jedynego pierścienia, Celebrimbor zebrał armię Uruków i zaczął walczyć z Sauronem o władzę nad Mordorem. W wielkiej bitwie pokonał Władcę Ciemności, lecz tuż przed zadaniem ostatecznego ciosu utracił jedyny pierścionek, gdy ten zsunął mu się z palca wprost na palec Saurona. Sauron się zemścił, mordując rodzinę Celebrimbora na jego oczach, a następnie zabijając go jego własnym młotem kowalskim. Jednak los Celebrimbora był już połączony z jedynym pierścieniem i elf miał pozostać upiorem aż do jego zniszczenia. Duch Celebrimbora opanował ciało Taliona, gdy strażnik został zabity przez czarną dłoń Saurona. Celebrimbor był upiorem tak długo, że początkowo nie pamiętał swojego imienia ani przeszłości, lecz przy pomocy Taliona odzyskał pamięć, przypominając sobie także, jak wykuć nowy pierścień władzy. Niewielu w Mordorze znało imię Celebrimbora, lecz wielu znało go jako świetlistego władcę. Połączenie Taliona i Celebrimbora. Dzisiejsze orki, które gromadnie lgną do fortec świetlistego władcy, nie zdają sobie sprawy z tego, że świetlisty władca, o którym mówią podania, to Celebrimbor we własnej osobie. Przyjął on swój przydomek wieki temu, gdy po raz pierwszy mierzył się z Sauronem. Talion był i Szeloba. Przątka losu. Ostatnie dziecię Ungolianty, podporządkujmy sobie ten nieszczęśliwy świat. A to Sauron do Szeloby i Szeloba do Saurona służy tylko sobie. Szeloba pojawiła się w Mordorze jeszcze przed Sauronem. Jest ostatnim dzieckiem pradawnego zła o imieniu Ungolianta, a wiele jadowitych pająków Śródziemia, wliczając te z Mrocznej Puszczy, to jej potomstwo. Najbardziej znana jest jej postać Wielkiej Pajęczycy, która napawa strachem zarówno orki, jak i ludzi. Po wykuciu nowego pierścienia przez Taliona i Celebrimbora, Szeloba porwała Celebrimbora, a następnie zwróciła go w zamian za pierścień. Wizje przyszłości, które zsyłała na Taliona, prowadziły go podczas oblężenia Minas Ithil i po nim. Cała trójka zawiązała niepewne przymierze, choć Celebrimbor nieustannie przypomina Talionowi, że Szeloba może być wrogiem Saurona, ale nie mają żadnej pewności, że jest ich sojuszniczką. No to myślę jest dość prawdziwe.
Wolne ludy, Idril. No, ona też by mogła być spoko, ale... Znaczy, do przeczytania, ale na razie wam zostawiam sam opis. Okej. Okay. Kastamir. Okej, okay, to jest generał. Czyli to... Dobra, czyli to jeszcze nie jest król, czy tam władca tego miasta. Tak myślę przynajmniej. Dagor to jest jakiś sierżant. Tarandor to też sierżant. Herion też sierżant. Yoret i Tyrhael. Czyli właśnie rodzina Taliona. Okej, okay. Yoret poznał Taliona w Minas Tirith, kiedy był młodym żołnierzem, zanurzony do niego, gdy został zrozumiany symboliczne wygnanie po zabiciu szlachcicu. Co? Gdy został zesłany na symboliczne wygnanie po zabiciu szlachcica, który ją zaatakował, Yoret zamieszkał Taliona w jego nowym posterunku pośród strażników z Czarnej Bramy, gdzie urodziła mu syna Tyrhaela. Okej, okay, widzę, że ciekawy fakt z przeszłości Taliona się tutaj ujawnił. Z czasem cała rodzina przywykła do surowych warunków życia na pograniczu w gronie żołnierzy. Potem orki zaatakowały Czarną Bramę i pomimo wysiłków Taliona jego rodzina została pojmana przez Czarną Dłoń Saurona. Talion musiał patrzeć, jak Czarna Dłoń morduje Yoret i Tyrhaela, a później mężczyzna poderżnął gardło samemu Talionowi. Jednak duch Celebrimbora wstąpił w poległego strażnika. Obaj powstali z martwych i w końcu zabili Czarną Dłoń, dokonując zemsty za śmierć żony i syna Taliona. Dobra. Mieszkańcy Mordoru. Sauron. Sauron ma armię, ma Nazgule, lecz jego prawdziwa siła tkwi w zdolności do odgadywania słabości wrogów. Okej. Tutaj dla was też opis. I Fortog. Orkobójca to wśród orków prawdziwa legenda, niezwyciężony wojownik, który wyłonił się z cieni, by uratować najpotężniejszych bohaterów Mordoru w chwili największej próby. Czekaj, o! Bo tam właśnie widziałem datę chyba z tego, czekaj. Mike Fortog Forgi był producentem wykonawczym i naszym przyjacielem w firmie Monolith. Zmarł z powodu raka w czasie produkcji Cienia Wojny i chcieliśmy uhonorować jego pamięć, zapewniając mu odrobinę nieśmiertelności w Mordorze. Legendarny Fortog Orkobójca jest odzwierciedleniem sposobu życia Majka, który zawsze rzucał się prosto w wir wydarzeń i niezmiernie ratował grę, gdy zachodziła taka potrzeba. Kurde, ej, jakie to jest super! Na cześć ziomka, z którym robili, stworzyli, rozumiem, dobrze rozumiem, stworzyli wroga, z którym będziemy musieli walczyć, czy stworzyli typa, który może nam pomagać? To się jeszcze przekonamy. Kultura orków, Uruk-hai. Trepy orków, czyli najpodstawowsze po prostu rodzaje typów. I dowódca. Bestii jeszcze nie znamy. Miejsca, góra przeznaczenia, czyli Amon Amarth lub Ordruina. Minas Ithil. Gondor. Czarna Brama. O, kadr z poprzedniej gry. Miło. I Rohan. Przedmioty. Askar. To jest chyba opis prawie identyczny jak ten. Prawie identyczny, jaki był w poprzedniej części, tak mi się wydaje. Urfael. Haedir. Mordorskie kamienie widzenia. Z każdą wieżą, którą zdobywamy, mrok czarnoksiężnika mętnieje. O, chociaż Haedirów w przeciwieństwie do Palantirów nie można wykorzystać do subtelnej manipulacji umysłu, a właśnie, bo to jest też jedna ze zdolności Palantira. Jeśli ktoś ma jest wystarczająco potężny, może zdominować, powiedzmy, rozmowę przez Palantir, ale nie tylko na podstawie takiej, że dominuje drugą osobę pod względem jego umysłu, ale także
może nie być w ogóle widoczny w trakcie tej rozmowy. W sensie, na przykład jak ja bym gadał z Sauronem, to ja bym w takiej, nie wiem, nazwijmy tak na potrzebę narracji, nazwijmy takim Mind Palace'em, to ja w tym palasu bym sobie stał, normalnie jako ja, ale Sauron, tak typowo, nie? Albo po prostu ktoś potężniejszy mentalnie ode mnie, albo pod... No tak, mentalnie, bo chodzi o przejęcie kontroli nad Palantirem. On był dla mnie widoczny jako taki cień. W sensie miałby swoją postać, ale nie widziałbym twarzy ani nic. Po prostu jako wielki cień tej postaci tylko by było. Niriamy to już były. I nowy pierścień. Szukając sposobu na podważenie władzy Saurona w Mordorze, Talion i Celebrimbor stworzyli nowy pierścień władzy w Samach Naur, tym samym miejscu, w którym Sauron wykuł jedyny pierścień. Sauron obecnie nie posiada jedynego, dlatego też obaj uważają, że nie ma on władzy nad nowym pierścieniem. Celebrimbor był najwspanialszym kowalem klejnotów w swojej erze i wciąż pamięta techniki, których nauczył go Sauron. Toteż nowy pierścień jest tak samo potężny jak 9 pierścieni władzy i tak samo niebezpieczny. Na jego powierzchni wygrawerowano słowa: odrzucam błogosławione królestwo, by zbawić krainę cienia i umocnić mury Ardy. Miast pana ciemności będziecie mieć nieskalaną światłość. Będziecie się mnie bać i mnie wielbić. To są chyba ostatnie ostatnie 2, 4, 6 linijek z tych wszystkich tych. To jest co? Drzwi Itildinu? Tak, w Palantirze też były Itildiny. Właśnie z takiego dużego Itildinu, który potem wam puściłem w którymś odcinku. Ale jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Okej. Okay. Punkt startowy, czyli pewnie nauka, jak przejąć takie punkty widokowe, które normalnie byłyby w Assassin's Creedzie. Ale jesteśmy w cieniu wojny, więc oni mają tutaj takie swoje, powiedzmy, punkty widokowe, ale co jest fajne, są one bardzo, nie w ogóle tu, to oczko Saurona, to jest naprawdę fajnie tutaj wsadzone, ale jest to nawet ładnie wplecone w fabułę, że to nie jest po prostu wejść sobie na wieżę, dobra, ja sobie pooglądam, okej, tylko nie, tu jest po prostu taki, ten kamień widzenia stworzony w Mordorze. Pewnie o wiele słabszy od Palantiru, no ale kto wie, może coś tam, może coś niecoś tam potrafi, ale okej. My zajmiemy się tą misją w następnym materiale. Ja ten już kończę, bo ten trwa prawie godzinę. Minuta, może lekko mniej. Do godziny została. Tak więc taki oto materiał jako pierwszy wam prezentuję. My widzimy się w kolejnym, w którym mam nadzieję powalczymy trochę więcej niż w tym materiale, ale jednocześnie wchłoniemy troszkę więcej fabuły tej gry. A ta gra jeszcze na długo z nami zostanie. Do usłyszenia, do miłego. Cześć!